Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Aisling Tucker-Moore, znana jako Win Reed, młoda pisarka, dziennikarka, a nawet aktorka, jest swego rodzaju fenomenem. Jak się okazało, jej charakter był daleki od kryształowego, ale to właśnie na wielkich ideałach, wrażliwym sercu i, co trzeba przyznać, licznych talentach i charyzmie zrobiła ogromną karierę, wielkie pieniądze, a rolą życia, którą odegrała w sądzie, oszukała świat. Zaraz potem podjęła się kolejnej roli, tym razem na ekranie, bowiem wygrała casting do filmu, w którym niejako odtworzyła swoje doświadczenia z prawdziwego życia, o czym jednak twórcy produkcji, jak zapewniają, nie mieli pojęcia. Jednak dzień po zakończeniu zdjęć ich gwiazda została zatrzymana za pozbawienie życia swojego wuja, brata swojej mamy. Aisling, piękna, zdolna, urodzona pod szczęśliwą gwiazdą, ale jak się okazało dzięki pewnemu filmowi nagranemu z komórki, także narcystyczna i bezwzględna. Ostatecznie prawda o tej dziewczynie wyszła na jaw, ale czy sprawiedliwości stało się zadość? Kochani, nim przejdziemy do sprawy, zachęcam Was serdecznie do odwiedzenia mojego nowego, drugiego kanału Szeptanki True Mysteries, gdzie starając się zachować jednak trzeźwość umysłu, analizuję zagadki, które rozpalają wyobraźnię badaczy tajemnic z całego świata. Czy uda nam się może wyjaśnić je racjonalnie, czy może jednak nie wszystko wiemy o świecie? Sprawdźcie koniecznie, link w opisie. Byłoby mi ogromnie miło, gdybyście zechcieli dać szansę kanałowi i go zasubskrybować. I jeszcze ważna sprawa. Dziękuję Maxowi D. za podsunięcie mi dzisiejszego tematu, który pochłonął mnie od razu. A w kolejce oczekuję już inny temat, który mi zaproponowaliście, a dokładnie Kasia. Moja droga, już niebawem. Aisling urodziła się jako córka sławnych pisarzy Kelly Moore i Dana Reeda. Z wielkimi sukcesami była oswojona od dziecka, ponieważ rodzice, jako autorzy, dość często świętowali wysokie lokaty na listach bestsellerów New York Timesa. Niewątpliwie córka odziedziczyła talent i czuła to od dzieciństwa. W szkole średniej świetnie czuła się jako twórca, bardzo pewnie, i już bez żadnego wahania wzięła na siebie prowadzenie szkolnej gazety, co może nie byłoby jeszcze aż tak imponujące, gdyby nie to, że swoje publikacje wysyłała na różnego rodzaju konkursy o sporym zasięgu, w których faktycznie odbierała znaczące laury. Jej talent wydawał się więc niewątpliwy, choć być może jakieś znaczenie miało również to, że dla samego konkursu wielkim prestiżem było wzięcie w nim udziału córki dwóch ikon literatury. Czy można byłoby ją zignorować? No ale zapewne, gdyby była kompletną grafomanką, mimo wszystko nie udałoby się jej nagrodzić. Kelly Moore, matka naszej głównej bohaterki, która odgrywa w tej historii niebagatelną rolę, jest prawniczką, która pochodzi z Kalifornii. W życiu zawodowym skupiła się na prawie cywilnym i rodzinnym, a ogromną popularność przyniosło jej reprezentowanie interesów modelki Ann Nicole Smith w latach 90. A że klientka była kontrowersyjną gwiazdką, której życie było nieco smutną telenowelą, przy okazji i nazwisko prawniczki znów stało się głośne. Mówię znów nie bez powodu, bo Kelly była już wtedy przecież współautorką bestsellera z 1988 roku Deadly Medicine. Napisała ją wraz ze swoim przyszłym wówczas jeszcze małżonkiem Danielem Reedem. Para doczekała się potem trojga dzieci, ale ostatecznie rozwiodła się, a Kelly otrzymała opiekę nad trójką ich dzieci. Matka zadbała o to, aby jej latorośle korzystały ze swojej uprzywilejowanej pozycji, co szybko się sprawdziło. Z jednej strony niektórzy koledzy ze szkoły dziewczyny do dziś narzekają w komentarzach na Reddicie, że Aisling zawsze była zadufana w sobie i nosiła głowę wysoko. Chciała zwracać na siebie uwagę i była bardzo niezadowolona, gdy ktoś ją od niej odwracał. Ale za to w 2009 roku przestała się ukrywać z tym, że chciałaby dostać swoją wielką szansę,
z pomocą znanej matki. Uznała, że jest gotowa być współautorką powieści, którą mogłyby stworzyć razem. Gdy usłyszała o tym młodsza siostra, Larkin, doszła do wniosku, że i ona mogłaby wnieść nieco swoich pomysłów do tego wspólnego dzieła. I tym oto sposobem Kelly Moore oraz jej dwie córki zdecydowały się stworzyć trylogię z nurtu Young Adult, czyli książek niby młodzieżowych, ale tak naprawdę skierowanych do osób, które są już prawie dorosłe. Nie są to więc pozycje, które trafiają do młodszych nastolatków, ale są skierowane raczej do młodzieży w wieku lat 18. To właśnie osoby w tym wieku odnajdują tam interesujące ich klimaty. Amber House, pierwszy tom, zebrał bardzo przychylne opinie, co już w 2014 roku przełożyło się na sukces drugiej części, Never Was. Jak czytamy w Wikipedii, seria opowiada o nastolatce przebywającej w rzekomo nawiedzonej wielowiekowej posiadłości swojej rodziny w pobliżu Annapolis w stanie Maryland. Sara dowiaduje się, że kobiety z jej rodziny posiadają zdolności nadnaturalne, które pozwalają im dostrzec echa przeszłości. Sara i jej bliscy muszą zdecydować, czy chcą podążać za powołaniem i wyzwaniem, czy odrzucić swój dar. W książkach nie brakuje science fiction, magii i historii alternatywnej. I młodzi odbiorcy oszaleli. Trzeba przyznać, że trzy autorki nie mogły narzekać na warunki pracy, bo ich kontrakt opiewał na kwotę sześciocyfrową. Matka, jako najbardziej doświadczona pisarka, miała już opanowany warsztat, pewną rutynę i wyczucie, co spowodowało, że prace szły szybko. I być może nawet to ona wzięła na siebie główny ciężar pisania, tak czy inaczej Eysling udało się w tym czasie także ukończyć studia, a nawet zostać dziennikarką, między innymi Cosmopolitan. Potem w jakimś sensie poszła na swoje i zaczęła tworzyć autorskie blogi, które jednak potem ukazywały się również na przykład w Huffington Post. Trzeba przyznać, że poszybowała. Oczywiście mile widziane było to, aby autorka, pisarka, a wkrótce nawet aktorka, w coś się zaangażowała społecznie. Wybór idei, o którą zamierzała walczyć, z perspektywy czasu wydaje się jednak lekko kontrowersyjny i dziwi, że jej mandat do wypowiadania się w tych tematach nie został nigdy zakwestionowany. Albo jeżeli już, to takim dość cichym, niewybijającym się jakoś szczególnie głosem. Młoda kobieta włączyła się mianowicie w walkę o prawa kobiet, które zostały zaatakowane w kontekście intymnym. Wydaje się, że cel jest niezwykle szczytny, sprawa ważna. Co więc sprawia, że mam pewne wątpliwości, czy wszystko to, aby na pewno powinno tak wyglądać. Eysling wychowywana była przez samotną mamę, którą Kelly stała się po rozwodzie ze słynnym mężem. Oczywiście kobieta kładła ogromny nacisk na wychowywanie córki w idei przekonania o równości kobiet, a złośliwi mówią nawet, że nie tyle równości, co nawet zdecydowanej wyższości. Być może objawiło się to w pewnej wyraźnej tendencji widocznej w życiu tej rodziny, której historia naznaczona była medialnymi i głośnymi sporami z mężczyznami. Jednak ostatecznie to właśnie w tym problem, bo prawa kobiet tak, oczywiście. Walka o sprawiedliwość w starciu z silniejszym agresorem zawsze, ale akurat w tych historiach nie wszystko wygląda tak klarownie. Najpierw mąż Kelly i ojciec jej dzieci. Rozwód. Cóż, zdarza się. Ale pomimo, iż nic nie wiemy o jakichkolwiek zarzutach postawionych mężczyźnie, oficjalnie czy nie, a już na pewno o żadnym wyroku, to jednak pomimo wielkiej walki mężczyzny o prawo do współwychowywania dzieci, po wystąpieniach jego żony nie otrzymał ich i to ona uzyskała prawo do opieki nad dziećmi. Niektóre źródła podają nawet, że wyłączne. Mężczyzna walczył, ale szybko zorientował się jednak, że jego była żona w sądzie nie cofnie się przed niczym, póki nie osiągnie swego. Dlatego zrezygnował. A po decyzji sądu jego była żona natychmiast zabrała dzieci do Oregonu. Trzeba przyznać, że to dość niezwykły przebieg sprawy, bo o ile oczywiście dziecko musi mieć jeden konkretny dom u któregoś z rodziców, to dość rzadko sąd godzi się zupełnie odseparować pociechy od jednego z rodziców, któremu tak bardzo zależy na tym, aby uczestniczyć w ich życiu.
Nie wiem, jak w praktyce potem wyglądały relacje dzieci z ojcem, ale być może mimo utrudnień udało się je podtrzymać. Aisling dorastała, dojrzała, zakochała się, ale niestety w pewnym momencie rozstała się ze swoim chłopakiem, który ośmielił się ją porzucić i musiał ponieść karę. Jak się potem okazało, pomimo iż nie było żadnych dowodów i nic nie wskazywało na opisany przez Aisling przebieg wydarzeń, to dziewczyna oskarżała cały czas swojego byłego ukochanego o napaść z zamiarem wykorzystania. On jednak miał dowody na to, że ich relacje były oparte tylko i wyłącznie na obopólnej zgodzie i nie było mowy o tym, by robił cokolwiek, na co dziewczyna nie wyraziłaby jasno aprobaty. Przekonał sąd, który oddalił zarzuty, a zdenerwowany młody chłopak pozwał byłą dziewczynę o zniesławienie. Był oburzony i trzeba przyznać, że otoczenie pary również. Pomimo takiego przebiegu zdarzeń i oczywiście braku jakiegokolwiek wyroku, który miałby usłyszeć chłopak w związku z zarzutami, jakie sformułowała Aisling, ona wciąż grała rolę pokrzywdzonej. I właśnie jako takowa ruszyła do boju na rzecz kobiet, które rzekomo podzieliły kiedyś jej los. Jak się wydaje, pomimo tego, iż używała nazwiska osoby, która ją rzekomo skrzywdziła, a sąd nie przyznał jej racji, to nikt nie kwestionował postawy kobiety. W związku z czym dziewczyna poczuła się jeszcze pewniej w roli walecznej celebrytki. Już wtedy pojawiały się pewne ciche głosy zaznaczające, że to przecież wyższy poziom zniesławienia, które dotknęło jej byłego chłopaka, ale te głosy się nie przebiły. Równie pełna energii była jej matka, która także dość stanowczo postanowiła po raz kolejny zadbać o swoje interesy. Na drodze do realizacji planu polegającego na przejęciu przez kobietę rodzinnych nieruchomości stał matce naszej młodej gwiazdy jej własny brat, a wuj dziewczyny. Najpierw, trzeba przyznać, pisarki próbowały go wyeliminować pokojowo. Starały się skłonić babcię dziewczyny, a matkę doświadczonej pisarki, by to właśnie na swoją córkę przepisała nieruchomości, pozbawiając prawa do nich jej brata, który jednak zorientował się, co się dzieje. Oczywiście zdenerwowany zaczął walkę o prawa do posesji, bo przecież miał je identyczne jak siostra. Ale okazało się, że ona być może ma już swój plan, w który zaangażowana będzie jej córka. A przynajmniej z perspektywy czasu tak to można by interpretować. Bo kiedy mężczyzna nie ustępował, Aisling, siostrzenica, oskarżyła go o próbę napaści i wystąpiła o zakaz zbliżania się wuja do niej. Historia więc trochę się powtarza, łącznie z tym, że tu znów nie mamy żadnego wyroku, który pojawiłby się w związku z tymi oskarżeniami. Ale wówczas, jak twierdzą niektóre źródła, matka skonfliktowanego rodzeństwa postanowiła jednak bronić syna i mimo wszystko zabezpieczyć dla niego część majątku. I mniej więcej właśnie wtedy doszło do wydarzeń, które są w tej sprawie kluczowe. Początkowo wszystko wskazywało na to, że mężczyzna bardzo agresywnie domagał się swego. Na tyle szaleńczo, że trzy kobiety, babcia Aisling, jej mama i ona sama, musiały się bronić. A jak to wszystko dokładnie wyglądało według młodej pisarki, która pociągnęła za spust, celując w swojego 63-letniego wuja, Shane'a Patricka Moore'a? Zszokowana i zapłakana Aisling zeznała, że 16 lipca 2016 roku zadzwoniła do niej babcia, Lore Moore. Nie kryła ona, że jej wściekły syn próbuje się dostać do domu i w związku z tym starsza pani nie czuje się bezpieczna. Rzekomo powiedziała w tej rozmowie wnuczce, że syn jest zdesperowany, by zmusić matkę do podpisania nowej wersji testamentu, w którym oddaje mu ona dom. Gdy wnuczka dotarła do domu babci, zauważyła, że faktycznie mężczyzna bez przerwy biega wokół posesji i wykrzykuje groźby. Jest podminowany, agresywny i wydaje się nieobliczalny. Oczywiście jednak nie mógł być we wszystkich miejscach jednocześnie, więc była chwila, kiedy wuj udał się na tyły budynku. I to właśnie wtedy jego siostrzenica dostała się do domu. Tam okazało się, że babcia zdążyła się już zabarykadować razem ze swoją córką, a matką Aisling. I tu już być może należy sobie zadać pierwsze zasadnicze pytanie.
Jak to możliwe, żeby w tym domu działy się takie rzeczy? Kobiety uważały się za bezbronne wobec oczywistej agresji mężczyzny, ale nie wezwały policji. Wydawało się to absurdalne, ale młoda kobieta wyjaśniła, że wówczas uznały, iż wujek może po prostu zniszczyć cały dom, zanim przyjedzie policja, a jego furia będzie nie do opanowania, gdy zorientuje się, że kobietom na odsiecz jadą funkcjonariusze. Oczywiście każdy rozsądnie myślący zada sobie jedno podstawowe pytanie. W jaki sposób wuj, który znajdował się na zewnątrz domu, mógłby dowiedzieć się o tym, że kobiety wezwały policję? Przecież ściany nie są prześwitujące, a one nie musiały mu się z tego tłumaczyć. Jest bardzo wątpliwe, by przez mury domu był w stanie usłyszeć, że kobiety wybierają numer. Zresztą wiele szczegółów w tej sprawie będzie się jeszcze zmieniać, bo z czasem Aisling powie, że tak naprawdę bała się, ponieważ wuj wcześniej ją atakował, podobnie jak jej matkę. To właśnie dlatego rok wcześniej otrzymał zakaz zbliżania się do dziewczyny. To też po prostu była pewna jego złych intencji. Jeszcze dziwniejsze było to, że kobiety bały się go tak bardzo, iż nie były w stanie nawet wykręcić numeru alarmowego, ale jednocześnie, jak opowiadały, podarły przyniesioną przez niego wersję testamentu, w ten sposób, by on mógł to zobaczyć. I wtedy nie obawiały się, że wprawi go to w jeszcze gorszy nastrój. Taką decyzję jednak podjęły i rzeczywiście, jak opowiada Aisling, gdy mężczyzna zobaczył, co się dzieje, natychmiast stanął w drzwiach, które jakimś cudem były otwarte, pomimo tak wielkiego strachu kobiet. Najmłodsza z trójki zorientowała się, że rozsierdzony wuj poradzi sobie z nimi bez problemu i tak naprawdę albo wszystkie trzy, albo któraś z nich jest już w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Wiedziała, że nie ma innego wyjścia. Skierowała lufę w stronę wuja. Wcześniej oczywiście, skutecznie grzebiąc w swojej torebce. Jak podkreślała potem wielokrotnie, była całkowicie przekonana, że jeżeli nie zrobi tego, co musi, to starcie życiem przypłacą jej mama i babka, a potem ona. Albo w jakiejś innej kolejności. I dokładnie taką wersję poznali później przysięgli, którzy zobaczyli młodą, niewinną, zapłakaną i pełną skruchy dziewczynę, która wyrażała wielki żal w związku z tym, co się stało. Przekonała ich, że za tym, co zrobiła, stała czysta desperacja i że każdy na jej miejscu postąpiłby tak samo, chcąc chronić rodzinę. Mężczyzna był wściekły, silny i przede wszystkim przecież to one były u siebie. Babka powinna czuć się bezpiecznie w swoim domu, a jej spokój zburzył własny syn. Dziewczyna zagrała tak dobrze, że przysięgli decydujący o tym, czy powinna wyjść na wolność za kaucją, zignorowali kilka istotnych faktów. Przede wszystkim nie było prawdą, że mężczyzna wtargnął na teren całkiem cudzej posesji, bo tak naprawdę mieszkał na jej terenie wraz ze swoją matką i od lat dbał o wszystkie nieruchomości na tym terenie. Po drugie, policjanci zapewne zauważyli od razu, że wuj Aisling nie miał przy sobie nic, czym mógłby zagrażać kobietom. W posesji okna były ogromne, był biały dzień, po godzinie 15. Można było zatem policzyć guziki w koszuli mężczyzny, a mimo to kobiety nie zauważyły, że nie ma on w rękach niczego. No i skoro tak długo chodził wokół domu, to było mnóstwo czasu, by sprowadzić pomoc. Zatelefonowanie nie mogło być problemem, bo mężczyzna oczywiście miał zupełnie inne możliwości obserwacyjne niż kobiety, gdyż on patrzyłby na nie zaglądając do ciemnego wnętrza z jasnego podwórka, natomiast one przeciwnie. Jednak mimo tych niejasności młoda kobieta wzbudziła tylko i wyłącznie litość przysięgłych, którzy nagle zrozumieli, w jak okropnym położeniu była. Zostali całkowicie przekonani, że faktycznie została bezpośrednio zaatakowana i nie miała innego wyjścia. Jako osoba nie stanowiąca żadnego zagrożenia wobec tego niesamowitego występu, opuściła areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 tysięcy dolarów. Przysięgli byli przekonani, że działała w samoobronie i bardzo boleje nad tym, co się stało.
Jednak to, co się wydarzyło później, wydaje się wprost nieprawdopodobne. Wirtuozeria dziewczyny, która dała Oscarowy popis w sali sądowej, sprawiła, że wpadła na pomysł swojej nowej drogi życiowej. Wzięła udział w castingu do horroru From the Dark, w którym to jej bohaterka w jednej ze scen miała niemalże dokładnie powtórzyć to, co się wydarzyło w domu jej babci. Oczywiście młoda kobieta, mając swoje doświadczenia, wypadła na castingu tak przekonująco, że twórcy nie mieli innego wyjścia, jak tylko zatrudnić ją do roli i czekać na sukces filmu. Podobno, jak potem tłumaczyli, nie mieli zielonego pojęcia o tym, że ich przyszła gwiazda jeszcze niedawno zasiadała na ławie oskarżonych i tłumaczyła się z przebiegu wydarzeń, jaki niebawem sami mieli zaserwować swoim widzom na ekranie. Miała to być fikcja, jednak ich główna aktorka miała naprawdę niesamowite doświadczenia w odtwarzanych na ekranie sytuacjach. A fabuła? Jak czytamy w sieci, wędrująca po irlandzkich bezdrożach para napotyka na swej drodze mężczyznę z dziwnymi ranami. Próba udzielenia mu pomocy sprawia, że stają się celem ataku stworzenia, które bardzo obawia się światła. I znów wątek samoobrony. Trzeba przyznać, że film nie zrobił jakiejś wielkiej kariery pomimo tak nietypowej promocji. Zresztą zapewne ta rola, a właściwie to kontekst, w jakim podjęła się jej zagrania Aisling, nigdy nie byłby pewnie szczególnie kontrowersyjny, a jeżeli już w ogóle temat byłby dyskutowany, to zapewne raczej w kontekście jakiegoś oczyszczenia dziewczyny, katarzis czy jej zmierzenia się z przeszłością. Jednak historia jej występu stała się sensacją, gdy okazało się, że w sierpniu 2018 roku policjanci wywalczyli w sądzie dostęp do danych z iPhone'a młodej pisarki i aktorki. Sprawa, która wydawała się iść po jej myśli, nagle trafiła na pierwsze strony gazet w związku z nagraniem z telefonu aktorki, które odzyskali technicy kryminalistyczni. Podlinkuję Wam w opisie lub w dopiętym komentarzu materiał, w którym zaprezentowano ten film, bo sądzę, że tutaj może on nie przejść. Przede wszystkim zdumiewa już samo istnienie filmiku, który nagrała sama dziewczyna, dokumentująca z niewiadomych przyczyn spotkanie z wujem pamiętnego dnia przed domem swojej babci. Okazało się, że wówczas jedną ręką manewrowała lufą, a drugą kamerą telefonu. Co jednak zdumiewające, wcale nie nagrała ataku, który przypuścił rzekomo wuj na dom jej babci. Wręcz przeciwnie. Okazało się, że nie było mowy o żadnej samoobronie. Shane najwyraźniej przyszedł do swojej matki po prostu pogadać. Szedł zupełnie spokojnie, a potem przed jej domem przez chwilę czekał, aż kobieta zdecyduje się podjąć z nim temat, który chciał omówić. Jedyne wielkie emocje widać było po stronie trzech kobiet, które przy kuchennym stole gorączkowo omawiały kwestie własności domu i dokumentów, które zdaniem syna starszej pani powinna ona podpisać, aby zakończyć ten niezręczny temat. Mężczyzna nie wykazywał żadnej agresji. Zwyczajnie szedł. Widać było, że po prostu przybył do domu matki, ale trzymany przez chwilę na progu postanowił zajrzeć do środka. I kiedy zbliżał się do wejścia, słychać było krzyki jego siostrzenicy, która wrzeszczała, że wujek wchodzi do domu. Młoda kobieta, wówczas już przecież 30-letnia, więc dość dojrzała, reagowała przedziwnie. Przeklinała w nerwach i nazywała go wulgarnym słowem, każąc mu się wynosić. Następnie słychać było huk, po czym jęk mężczyzny, z którego nagle zaczęło uchodzić życie. Kolejnym bardzo przykrym momentem nagrania była chwila, gdy matka młodej pisarki zorientowała się, że jej brat wciąż żyje. Jeśli macie nadzieję, że była to w gruncie rzeczy dobra wiadomość i kobiety ucieszyły się, że jest jeszcze szansa w jakimś stopniu odkręcić to, co się stało, to grubo się mylicie. Aisling tylko przekleła, niezadowolona. Nie jakoś ciężko, klasycznie. Ale jednak istotne jest to, że rozczarowała się na wieść, że to wciąż jeszcze nie koniec wuje. Okazało się jednak, że nie miała się czym martwić, bo mężczyzna niestety nie miał już żadnych szans. Odszedł na zawsze.
Biuro prokuratora wypowiedziało się o nagraniu wideo jasno. Film pokazał, że minęło około 20 sekund od chwili, gdy Shane Moore podszedł do drzwi rezydencji i kiedy usłyszeliśmy huk i jęk. Te fakty zostały wzięte pod uwagę. Jednakże, gdy spojrzymy w całości, ze wszystkimi faktami, włączając wideo z incydentu, to widzimy, że zachowanie Shane'a Moore'a było niegroźne. Samoobrona lub obrona innych osób nie miała zatem zastosowania na mocy prawa stanu Oregon. Nagranie, które ewidentnie pokazywało, jak lodowate i chciwe były te kobiety i w jak zdecydowany sposób usunęły człowieka, który, jak się okazało, pokojowo starał się dowodzić swoich racji, naprawdę robiło wielkie wrażenie. Ale jeśli wydaje Wam się, że młoda kobieta tym razem trafiła za kraty na długie lata, to grubo się mylicie. Ugoda. I tak po raz kolejny szczęśliwa gwiazda dziewczyny roztoczyła nad nią swój czar. 27 maja 2020 roku sąd podał do wiadomości, że wolność zostanie jej odebrana jedynie na 6 lat i 3 miesiące. Trafiła do więzienia w Coffee Creek Wilsonville. Moore Reed przyznała się, wyraziła skruchę, więc w ramach ugody jej najwcześniejsza data zwolnienia to już 25 listopada 2024 roku. Co być może nieco zaskakujące, żadnych konsekwencji nie poniosła natomiast jej matka, która na przykład według mnie była mózgiem operacji, a sąd przecież uznał te działania za planowany zamiar. Cały czas chodziło przecież o testament, w którym to właśnie mama Kelly miała wpisać ją jako właścicielkę rodzinnych nieruchomości. To matka towarzyszyła córce w chwilach, gdy w progu domu stanął wuj dziewczyny, a brat pisarki. Absolutnie nie dążyła do rozmowy, żadnego pokojowego rozwiązania. Nie powstrzymywała córki, gdy ta pobiegła na powitanie wuja. Pomogła jej tylko potem schować telefon, na którym uwieczniona była ta wielka moralna katastrofa. Mężczyzna stracił życie, choć tak naprawdę starał się argumentować, że to, co chce mu wyrwać siostra, tak naprawdę należy się również jemu. A trzeba tu dodać, że z pewnością kobieta nie robiła tego z pobudek ekonomicznych. Nie cierpiała głodu i nie była odpowiedzialna na przykład za utrzymanie przy życiu swoich dzieci, na których wykarmienie i ubranie nie miała środków. Nic z tych rzeczy. Kobiety były bogate, ustawione, wpływowe i miały perspektywy na to, że wciąż będą zarabiać duże pieniądze. A mimo to chciały pozbawić brata i wuja należnych mu nieruchomości i były gotowe zrobić to za wszelką cenę. Jedna z nich nie odpowiedziała za to w ogóle, a druga dostała karę, która wydaje się jednak symboliczna, gdy spojrzymy na te rozstrzygnięcia z perspektywy rodziny wuja Aisling. 63-letni Shane Patrick Moore, pochodzący z Oregonu, jak mówili potem jego bliscy, zawsze prowadził po prostu dobre życie. To dlatego był zawsze otoczony rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami, którzy wspierali go w konflikcie z siostrą oraz ze względu na poczucie odrzucenia, jakie wyrażał, gdy matka nie była jeszcze pewna, czy powinna przekazać mu dom, o który dbał wiele lat. 26 lipca 2016 roku o 15:40 w dzielnicy Thompson Creek Road w Applegate utracił życie na ziemi, na której spędził lata. Z czasem narracja kobiet, które były odpowiedzialne czy współodpowiedzialne za to, co się wydarzyło, zmieniła się. Nagle przestało chodzić o to, że to one chciały uzyskać prawa do domu starszej pani, ale to ją chronić przed kłopotami, które wynikałyby z przepisania domu na syna. A gdyby on potem matkę wysiedlił i zamieszkał w tym domu sam? Co prawda przyjaciele mężczyzny mówią, że to jakiś absurd i dlaczego w ogóle miałby to robić, skąd przyszło im to do głowy? Uważają, że kobiety dbały po prostu o swoje interesy. Chciały tego domu lub, w najgorszym przypadku, udziałów w zyskach z jego sprzedaży po odejściu matki rodzeństwa. I cóż, dopięły swego.
Sądzę, że okolicznością łagodzącą w sprawie Aisling mógł być fakt, że wszystko to, choć zamierzone i nie wystąpiło w samoobronie, nie było też jednak długo planowane. W tym sensie, że nie był to zbyt wyrafinowany projekt, choć i co do tego wielu ma wątpliwości. Dlaczego? Gdy wnuczka jechała do domu babci, okazało się, że była tam już jej matka, ale nie było wcale wuja. Jest więc prawdopodobne, że wizyta Aisling w tym czasie nie była wcale przypadkowa, a już na pewno babcia nie wezwała jej, czując się zagrożona w związku z nieplanowaną wizytą jej syna. Być może obydwie kobiety zadeklarowały chęć rozmowy z mężczyzną i w ten sposób ściągnęły go do domu matki. Grunt był przygotowany, bo przecież wcześniej siostrzenica oskarżyła go o atak. Był zakaz zbliżania się, więc być może teraz wystarczyło tylko udawać, że musiały się zabarykadować. On pokonał zasieki, więc musiały się bronić. Były na szczęście wspomagane przez Aisling, która wśliznęła się do domu. Zauważyła, jak groźna jest sytuacja i zadziałała. Wszystko wskazuje jednak na to, że to najpierw kobiety spotkały się w domu, a dopiero potem nadszedł wuj, to on został zaatakowany. Sądząc jednak po wysokości wyroku, na premedytację dowodów nie było i zwolnienie warunkowe nasza gwiazda będzie mogła uzyskać w listopadzie 2024 roku. Ale co ciekawe, z pewnością nie da rady argumentować swojego wniosku wzorowym zachowaniem, ponieważ, jak się okazało, już w areszcie, w oczekiwaniu na wyrok, nie tylko została przyłapana na posiadaniu niedozwolonych substancji, ale najwyraźniej zamierzała w niedługiej przyszłości nimi handlować. W nowej sytuacji odnalazła się zatem błyskawicznie i nie miała żadnych problemów z poruszaniem się po świecie osadzonych. Chociaż wydawałoby się, że po tych wydarzeniach sumienie powinno się nieco uwrażliwić. Wygląda jednak na to, że było wręcz przeciwnie i zajęła się całkiem nowym biznesem. Oczywiście jego wątpliwa legalność jest naturalna. Opinie na temat dziewczyny tuż po wyroku były raczej zgodne. Zauważono, że jest w niej swego rodzaju zło i krańcowy narcyzm, który objawia się tym, że musi osiągnąć swój cel i nikt jej w tym nie przeszkodzi. Ma mieć co chce. Mama wychowywała ją w duchu walki o swoje. Niestety, jak się okazało, za wszelką cenę. Ale także mierzenia wysoko, lecz i usuwania z drogi niewygodnych osób. Czy to sprawiedliwa ocena? To już pozostawiam Wam do przemyślenia. Dodam jeszcze, że z czasem, gdy urok młodej kobiety w mediach znów działał, starano się przypominać jej działania na rzecz pokrzywdzonych kobiet, które musiały przecież wynikać z dobrego serca i wrażliwości. Ale wtedy z kolei odezwali się pokrzywdzeni mężczyźni, pokazując, że choć zawsze będą wspierać panie w walce o bezpieczeństwo i swoje prawa, to nie może się to odbywać kosztem mężczyzn, którzy mają padać ofiarą tych tendencji. Niektórzy z panów ośmielili się zaznaczyć, że na sprawę można też popatrzeć zupełnie inaczej. Oto matka dziewczyny najpierw pozbyła się z życia swojego męża, odseparowała go od dzieci, pomimo jego wielkiej determinacji, by uczestniczyć w ich wychowywaniu. Pozbawiła go tej możliwości, odmalowując jego osobę w bardzo niekorzystnym świetle. Potem mogłoby się wydawać, że córka niejako wzięła z niej przykład i w podobny sposób próbowała ukarać chłopaka za to, że ośmielił się ją opuścić. I znów zarzuty okazały się być niczym niepoparte. A gdy na drodze kobiet stanął wuj, młoda dziewczyna wiedziała już, co robić. Oskarżyła go o ataki i załatwiła sobie zakaz zbliżania się do niej. Potem nie trzeba było długo czekać na rozwój wypadków. Czy to właściwa optyka? Tego nie wiem, ale na pewno wnosi coś do oglądu sprawy, o której mogą się przecież wypowiadać nie tylko kobiety po przejściach, ale także mężczyźni, których los nie oszczędzał. Oni mają swoje uwagi i muszę przyznać, że wcale nie takie pozbawione sensu. Patrząc bowiem typowo na fakty, to właściwie nie udowodniono żadnych nagannych zachowań ani ojcu Aisling, ani jej chłopakowi, ani potem wujowi, a jednak to oni mieli się stać wielkimi antybohaterami.
Trzeba jeszcze uczciwie zaznaczyć, że o postawie kobiet może świadczyć jeszcze jedno. Po tym, co się wydarzyło, Kelly, matka Aisling, oświadczyła, że zarówno ona, jak i Win, jej córka, bały się, ponieważ Shane groził im od miesięcy, w tym tego dnia. Kiedy przybył, uderzył ją drzwiami, a następnie przystąpił do ataku. Kobieta pokazywała nawet jakieś siniaki, które, jak podkreśliła, zostały spowodowane przez Shane'a. Kelly zaświadczyła więc, że jej córka, Aisling Quinn, działała jednak w samoobronie, aby się chronić. Nie chciałabym, żeby ludzie myśleli, że moja córka jest winna, bo tak nie jest, powiedziała Kelly Moore, dodając, że jej zdaniem Shane sam to sobie zrobił. Jednak po obejrzeniu nagrania sąd był pewien, że żadnego starcia nie było. Aisling Quinn nie miała żadnych zasinień, zadrapań, w ogóle jakichkolwiek śladów walki na ciele. Poza tym kulę posłała wujowi dosłownie tuż po tym, gdy przekroczył on próg domu matki. Nie zdążył wykonać żadnego gestu, ani w ogóle nawet nic powiedzieć, czy przypuszczam zrobić minę. A i w przeszłości jej matka nigdy nie postarała się o powiązanie np. wyników obdukcji z atakiem, jakiego miałby się dopuścić jej brat. Gdyby zgłosiła taką sytuację, to także na jego ciele można byłoby poszukać śladów walki. Ponadto sąd zaznaczył, że nagranie wychwyciło również odgłosy zachowania dziewczyny w łazience i jej płacz, ale kiedy matka, Kelly, poinformowała, że jej wujek przetrwał atak, dziewczyna odpowiedziała niezadowolona przekleństwem. Nie słyszałam co prawda o tym, aby wyrzuty sumienia objawiały się próbami wykorzystania tego rodzaju doświadczeń w roli filmowej, więc wnioskuję, że zadziałało zwykłe wyrachowanie i swego rodzaju cynizm. Może to również miał być ponury żart. W każdym razie jedno jest pewne. Ta dziewczyna potrafi zdobyć to, czego chce. Jej talent aktorski jest pewnie niekwestionowany, dlatego przypuszcza się, że w 2024 roku, kiedy stanie przed ławą przysięgłych, których będzie musiała przekonać do tego, iż jest już zupełnie inną osobą, zresocjalizowaną i że w pełni zasługuje na życie na wolności, niewątpliwie taką szansę otrzyma. A ja ze swojej strony jeszcze dodam, że nie mam też żadnych wątpliwości, że znajdą się tacy, którzy pozwolą jej rozwinąć skrzydła w aktorstwie lub też na rynku publikacji książkowych. Zło, szczególnie obleczone w piękno, atrakcyjność, witalność, jednak fascynuje i niestety też świetnie się sprzedaje. Muszę przyznać, że ta sprawa zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Jest w niej bardzo dużo paradoksów, jak dla mnie też pewnej takiej bolesnej społecznej niesprawiedliwości. Można z niej wyłuskać także wątki, które powinno się w życiu przemyśleć. Dużo mówimy o prawach kobiet i świetnie, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że agresorami zazwyczaj bywają mężczyźni, a kobiety wciąż są wobec nich bezbronne. Trzeba jednak dbać o to, by ta tendencja, która ma na celu to zmienić, nie pochłonęła innych ofiar, bo to przecież nie o to chodzi. Za winy powinna odpowiadać osoba, która naprawdę dopuściła się nagannych zachowań, a nie ktokolwiek, komu nawet bez żadnych podstaw można te winy przypisać. Myślę, że w tym wszystkim chodzi o sprawiedliwość, a nie produkowanie rzekomych winnych na pokaz. Oczywiście nie znamy do końca wszystkich szczegółów. Nie wiemy, ile prawdy w tym, co Aisling czy jej mama na różnych etapach swojego życia opowiadały o mężczyznach, z którymi się zetknęły, ale jedno jest pewne. Dowodów na ich winy brakuje. Natomiast są inne, jasno świadczące o tym, że kobiety dopuściły się ogromnych nadużyć. Kochani, dajcie znać, jak postrzegacie tę sprawę. Czy sądzicie, że to dobrze, że ktoś, kto ma talent, charyzmę, pomysł na siebie, realizuje go bez względu na przeszkody? Czy osoba, która ma na sumieniu takie czyny, jak nasza pisarka, dziennikarka, aktorka, powinna być w jakiś sposób dyskryminowana społecznie po to, aby nie popularyzować takiego podejścia do kariery? Czy też nie może to mieć żadnego znaczenia, bo liczą się tak naprawdę efekty pracy, a jeśli one są zachwycające, to publiczność ma prawo wielbić takie osobowości, jakie sobie wybierze.
Myślę, że to bardzo skomplikowane kwestie i właściwie to nie mamy żadnej szansy sprawdzić, jak tak naprawdę żyją gwiazdy, celebryci, ludzie sławni. Co mają na sumieniu, jakie mają charaktery. A mamy tendencję do ich idealizowania i jestem pewna, że raczej nie da się tego przewalczyć. Chyba, że w tak ewidentnych przypadkach, chociaż przecież nie tacy przestępcy byli potem celebrytami. Takie życie. Czy to dobrze, czy źle wobec potęgi faktów? Nie ma to pewnie żadnego znaczenia. Zło intryguje. Dziękuję Wam już, kochani, za ten czas razem. Przesyłam wielkie całusy moim patronom, dzięki którym w cięższych czasach kanał jakoś daje sobie radę. Po raz kolejny bardzo Was zachęcam do zajrzenia także do starszych filmów, bo ich los w pewnych momentach był naprawdę opłakany, ale nie będę Wam tu już opowiadać o ucinanych zasięgach, bo to pewnie nic ciekawego, ale tak czy owak mam nadzieję, że znajdziecie na tym kanale wiele ciekawych historii, których do tej pory nie mieliście jeszcze okazji wysłuchać. Zachęcam. Podobnie również jak do zajrzenia na drugi kanał, Szeptanki True Mysteries. Tam też dużo atrakcyjnych historii. Polecam również Facebooka, Spotify, Instagram, ale przede wszystkim życzę Wam zdrowia i ściskam Was mocno.